Cześć, witam na kolejnej wyprawie na Szczupaki. Dzisiaj jestem z kolegą Januszem. Wyprawa typowo na Trupka. I żeby nie było tak bardzo nudno, to zrobimy dzisiaj mały taki sprawdzianik. A mianowicie spławik kontra grunt. Ja będę miał dwie wędki rzucone na spławik, a Janusz na grunta. No i zobaczymy, jaka metoda dzisiaj okaże się skuteczniejsza. Temperatura wody spada już poniżej 10 stopni, jest dokładnie tam 9,03, a więc szukamy szczupaka no, bardzo głęboko, na 9-10 metrach. Tak odkwiczyliśmy właśnie na 10 metrach i tak w koło będziemy obrzucać. No i pozwiedzamy parę miejscówek, zobaczymy, co to się dzisiaj wydarzy. Fajny wschód słońca za chwilę będzie, także nie ma co zwlekać. Zarzucamy wędki i zobaczymy, co to będzie. Dobra. Zbroimy wędy. Chcesz już maklerę? Czekaj, nie wiem, czy to jest zamrożona, bo mam rozmrożone też. Rozmrożone będzie, no. O, o. Ale będą szczupaki się, co? Sobie najpierw grunt ustawię i sobie tak ustawię, żeby tak blisko dna było, nie? A gdzie jest ten pierdzielnik? Kurde, ogranicznika chyba nie założyłem. No, na pewno nie ograniczyłem, matko. Na tamtej wędce założyłem, a na tej nie. Zarąbiście. No to sobie najpierw tą sobie wyrzuć. O. O! O! Ty, zapałem tutaj, ukułem się. I zapałem tutaj, też się ukułem. No, tutaj jest ogranicznik. Czyli... No, jak jesteśmy na 9,5-10 metrach, to tak właśnie... Prawie do dna sobie spuszczę tutaj, nie? Dobry plan. Ogólnie to będę miał większe pole manewru, nie? Będę mógł sobie poruszać spławikami, wiesz, podciągać, że może to być skuteczniejsze, nie? Ała, znowu się ukłonę. O, założę taką, taka malutka. Ała. Znowu się ukłonę. I znowu kombinujesz? Kombinuję, tym razem ten kolorowy, zarówno czerwono zrobimy. Kurde, malutka ta makrelka. Jak będzie branie, to od razu trzeba zacinać. Bo on trachnie od razu całą do żołądka. Kolorkę, no. Oj, oj, oj. Ale to fajnie wygląda, co? Tak wygląda stuningowana makrela Janusza. Mega. A. Do tego jakiś olejek. Zrobimy reklamę jakiejś firmy. Takim kolorkiem Janusz spryskał makrela. I ponton przy okazji. Pike Pro Red Dye. No fajny, fajny kolor. Ma to jakiś aromat? Nie, tylko kolor, nie? Bardziej chyba na kolor, bardziej chyba. No, nie pachnie nic. No jedynie tylko taki kolorek. Wygląda fajnie. I zobaczymy, czy będzie skuteczne. Dzięki. Ale kurde, barwi. Paluchy, ty. Jak się trzyma, nie? O. Kurdek. Dobre to. Byś chciał zrobić na Halloween komuś psikusa, to możesz okno ten posmarować, ty. Wschodzik słońca. O, nie wygląda. Ja trochę... Zachęcę te szczupaki. Trochę popodciągam.
Może jakiegoś znajdę. Słuchajcie, taka sytuacja. To, co do tej pory widzieliście, było tydzień temu. Przenieśliśmy się w czasie i w przestrzeni. I właśnie dzisiaj też wtedy zupełnie nic się nie działo, ani jednego brania nie było. No i dzisiaj dalszy ciąg próby właśnie z grunt kontra spławik. No i cały dzień mamy do wędkowania i także zobaczymy dalej. Wszystko będzie tak samo. Właśnie ja dwie wędki na spławik, Janusz na grunta. Też będzie w sumie druga część tego eksperymentu. Mówiąc, ładna pogoda kontra brzydka pogoda. Dzisiaj ma być brzydko, ma być bardzo mocny wiatr. Na razie dosyć spokojnie. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj lepiej niż w zeszłym tygodniu. Jak dzisiaj nie złapiemy, to na ryby dopiero na wiosnę jadę. Pierwszy spławiczek wrzucony. Takie większe, fajne makrelki. Fajne makrelki, nie? Dzisiaj do wieczora chyba, co? No posiedzimy, zobaczymy jak chyba się maksymalnie pogoda z... Czy do wieczora, już o 5 mamy ciemno. No nie, no 5 jeszcze nie, ale... Po 5, jak wpół do 6. Ta. Tam kolega się pojawił, już troluje. Pozdrawiamy kolegę. Nie widzi. Ja macha. No to Janusz ma pierwszą rybę. Duży jest? O, cieka. Pomniał sobie coś? Jo. Pomniał sobie. O! On się dopiero puszczy. Idziemy truwa pewnie. Nie idzie łatwo, co? No myślę, że może to 95 będzie. No. Jeszcze chyba chwilę, patrz. Jeszcze nie. Jest. No. Chyba metra nie będzie, ale blisko. Zmęczył się. Jeszcze, co? Jak jest? Niespotykane, co? Jest! No. brawo! Super! Ale ładne szczupa. Ten dolny ogon o 104. Dobra, wraca do domu, buźki, 104 cm, grunt 1.0 i to grube 1. O. Płynie, brawo. Ja mam branie, ty. Proszę? Ja mam branie. Kurde masz, nie dopiję tej herbaty. Bierze. Gdzie ten spławik jest? Widzisz go? Nie? Tam jest, jeden ma surbitu. Ale szarpie, czuję. Jo, jest, coś tam jest. Weź tą wędkę na dół? Nie.
Robię dubelcik. Jo, jo, szark. Idzie, idzie. Ale o, będzie duży, coś czuję. Dobra, zacinam od razu chyba. Jest! Siedzi! Jest! Kurde, ale jaja, co? Ty! No, całkiem może być fajny. O! Ładny jest, ładny! Ja pierniczę. Ale ty w jednym, praktycznie w jednej godzinie, no w 10 minutach, nie? Mniejszy. Dobra, tutaj kochamy. Gratki. Dzięki. 9,5,8 szczypce. Ale grubas. Piękny. Jaki lapsior. Piękny. Zajebiście zaczepiony. No, akurat, nie? Ale ładny jest. Jezu. Cudo. To mamy, ja 96 cm. Ale jaki wybarwiony, kuźwa, naprawdę jest. Gruba straszna. Co? Wzorowo złapany. Są nożyczki. Dobra. Niech płynie dalej. Wow, siła, moc, kurde. Ale super. Zakładam świeżą makrelę, a Janusz ma w tym czasie branie. Czekaj, zarzucę i już go targamy. Momencik. Jest? Jest już. O, to będzie 2-1 na grunta. Jest, kubas. Brawo. Jo, jo, elegancko. Ty, patrz. Szczęki? Wow. Czy gdzieś jakaś kurwa większa mamuta wygryzła? Co to wygląda jak szczęka, ale? Ale jaja. Muszę to spojrzenie dać. Patrz, jakie ugryzienie. Albo jakiś człowiek, ty może? Albo, patrz, bo tu i tu, nie? Oj, 2-1, 90, ile? 4, 3, 93 cm. I wraca do domu. Ale to ugryzienie ma fajne, kurde. Jest! Super, super. Połów dnia.
Ona się poplątała jeszcze. Jakie to... ten mój pan. Tak się łowi. Łowimy okazy. Jojo, szarpie. No jest, kolejne branie. Weźmy takie same. To ja tak się łapałem, kurde. Ładny przecież. Mały, ale bardzo. Mały, ale bardzo. Trzecia sztuka dzisiaj była, nie? Jedzie. Gratulacje. Ja tylko dziękuję. No i nic, na dzisiaj kończymy. Za chwilę będziemy zwijać wędki. Jak widzieliście, pogoda dzisiaj nas nie rozpieszczała. Mocno wiało, padało. Pod koniec właśnie mocny deszcz nas złapał. No i co do eksperymentu, grunt kontra spławik. Skuteczniejszym okazał się grunt. Janusz złapał 3 sztuki, ja na spławik 1. Potem już sobie zmieniłem te wędki na grunta właśnie, bo w takim wietrze trochę niewygodnie się łowiło na spławiki. No jeśli chodzi o porównanie dobrej pogody, którą mieliśmy tydzień temu, do tej dzisiejszej złej, to jednak no, dzisiaj było dużo lepiej. Fajne 3 szczupaki, Janusza 104, 93 i tam 50 jakiś. A ten mój miał 96 cm, także no zupełnie inszość. No i co, my zwijamy. Nie zapomnijcie dać łapki w górę pod filmem, zasubskrybować kanał. No i dzięki za obejrzenie, do następnego.